Dzień dobry, kochani, witam Was ponownie na kanale Świadomy Świat Rozwoju. Dzisiaj po drugiej stronie goszczę znowu przesympatycznego człowieka, jakim jest Toma z kanału Droga do Boga. Witaj, Toma. Witaj Radku, witam was wszystkich. Hej. Kochani, dzisiaj chcieliśmy taki temat poruszyć bardzo na czasie, taki, który jest potrzebny właśnie ludziom, by wiedzieć, jak się zachować w tym okresie, który dzisiaj jest i wokół tego, co się w ogóle dzisiaj dzieje wokół nas. Tak? Chcemy się zastanowić nad tym właśnie, jak się zachowywać, co robić, czego nie robić, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia. Ku temu, jak ten świat będzie wyglądał w przyszłości. Zdecydowanie to jest bardzo ważne, żeby właśnie w dzisiejszych czasach wiedzieć, gdzie kierujemy naszą uwagę, gdzie kierujemy naszą energię, no i zdawać sobie sprawę z tego i brać odpowiedzialność za własne myśli, że to, co my myślimy, czujemy, tam, gdzie płynie nasza uwaga, też płynie nasza energia, to my tak naprawdę cały czas, w każdej chwili głosujemy nad tym, tak troszeczkę nie wprost, ale energią głosujemy nad tym, w którą stronę Ziemia po prostu pójdzie. I nasze decyzje, im bardziej jesteśmy świadomi, tym większy mają po prostu wpływ na to, co się bezpośrednio dzieje na naszej planecie. Ale to powiedz, to ma taki prosty człowiek, który dzisiaj gdzieś tam słyszy w radiu, w internecie, bo dla ludzi takich, można powiedzieć, jak ja, którzy w tym dłużej siedzą, ja widzę po prostu pewne rzeczy, które się powtarzają przy każdej okazji, tak? Czyli jak wcześniej było z... kurczę, zapomniałem, jaki był temat przed COVID-em wcześniej? Przed Aha, COVID-em. wysadzali tam w powietrze wszystko wokół, tak. Ale w sensie chodzi ci o wojnę gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, czy No też, ale było te zamachowcy, nie zamachowcy i tak dalej. terroryści? Terroryzm był. Terroryzm, tak. Skończył się terroryzm, zaczął się COVID, skończył się COVID, zaczęła się Ukraina. I teraz ja widzę nawet po tych zdjęciach i filmach w telewizji, które pokazywają w wiadomościach, że te urywki jakby się powtarzają, tak. I jak powiedzieć dzisiaj człowiekowi, który właśnie patrzy na to, on nie chce w to wierzyć, ale jednak widzi to wszystko i zaczyna go to jakby wciągać, tak, od środka. Zaczyna czuć ten ból, strach, cierpienie tych ludzi i tak dalej. Co mu powiedzieć, żeby on zadbał o tą swoją czystość? Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj najważniejsze jest chyba to takie jakby uczenie się chociażby z historii tej nowożytnej, z tego co mieliśmy, wiecie, marzec 2020, czy te parę miesięcy też wcześniej, jak mieliśmy taką eskalację strachu w ludzkości, którą no najwyraźniej no po prostu ktoś na tym, że tak powiem, chciał sobie ten strach eskalować po to, żeby osiągnąć jakieś tam swoje własne cele, bo to nie wyglądało na coś, co się działo, że tak powiem, przypadkowo. No sorry, a to było zbyt intensywne. No i po to mamy rozum, żeby się uczyć. Tak więc jeżeli widzimy, że jeżeli wszystkie zachodnie media o czymś mówią i podejmują takie same decyzje, no tak samo mieliśmy na początku COVID-u, tak? To po prostu identyczna sytuacja, copy-paste. I tutaj po prostu mamy się nie dać wciągnąć w propagandę lęku, strachu, czy nienawiści, bo wcześniej może to bardziej był trochę lęk, a teraz jest złość, nienawiść i po prostu próba podsycania w nas emocji, tak? I teraz jest taka też, wiesz, to jest troszeczkę takie też pytanie filozoficzne, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? Czy najpierw to jest tak, że są ludzie czy media, które chcą zarobić na sianiu strachu, bo to ma większą klikalność, czy to jest tak, że ludzie lubią się bać i lubią takie rzeczy oglądać, tak? Bo wszyscy ci, którzy mówią o tych informacjach, to po prostu no, mają zwiększoną oglądalność, klikalność i tak dalej. Nawet ja sam widzę na swoim kanale, w którym po prostu, że jeżeli jest informacja, która dotyczyła czy sytuacji na Ukrainie, czy wcześniej pandemii, no to wszystko ludzie dużo chętniej po prostu to oglądają, tak? No i to jest po prostu taka cecha naszej psychiki. Teraz pytanie, co było pierwsze, co było później, no. Nie chcę już może za bardzo w to wchodzić, ale ważne jest to, żeby zrozumieć, że obraz rzeczywistości, który przekazują nam media, jest jakąś optyką. No i patrząc na świat zachodni, no, będąc osobą dość świadomą, musimy zrozumieć, że ta optyka jest często wypaczona i ktoś często niestety za nią po prostu jakby gdzieś stoi i chce kierować uwagę ludzi w ten sposób. W jakim celu, no to już może nie chcę za bardzo za daleko
w ten temat po prostu wchodzić, ale musimy zrozumieć to, że potrzebujemy patrzeć szeroko i, nie, i że telewizor, czy media, czy nawet internet nie może być naszym jedynym jakby źródłem informacji. Musimy jeszcze czuć siebie w ogóle, tak, a nie tylko pozwalać na to, żeby być taką marionetką, że ja będę czuł to, co ktoś mi podsuwa, że ja mam czuć. A może ja czuję coś innego, tak? Może mimo wszystko, pomimo tego, tych no strasznych, czy makabrycznych wręcz nawet zdjęć, które tak jak mówisz, częściowo się tam gdzieś powtarzają, czy jak mieliśmy nawet, wiecie, początek COVID-a i były te sławne akcje, wiecie, z manekinami, czy z tymi ciężarówkami, które teoretycznie wywoziły zwłoki, a pochodziły z innych czasów. No, no media to są media, tak? Mimo wszystko, no zawsze one chciały... Nic nie stało. Wszystkie katastrofy, czy takie rzeczy będą chciały po prostu wyolbrzymiać, bo no po prostu mówiąc wprost na tym zabierają, nawet cytując, nie wiem, Pospieszalskiego z ostatniej tej konferencji, która się odbyła, to on powiedział, że nic tak nie ożywia przekazu medialnego jak świeży trup, tak? To jest po prostu cytat od dziennikarza. To coś podobnego powiedział Tomasz Lis, nie? Że jestem zbyt inteligentny, nie. Jak bym to powiedział, jestem zbyt inteligentny, żeby patrzeć na wiadomości, ale za to tak inteligentny, żeby je kreować, robić, tak? No właśnie. Coś w tym jest, bo wiesz co, ludzkimi emocjami właśnie, ludźmi manipuluje się najbardziej za pomocą emocji. Tak. Ludzie mają coś takiego, że oni nie chcą żyć w świecie zła, tak? Tak zwanego, powiedzmy skrótowo, już nie będziemy mówić o szczegółach. Tak. Więc jeżeli im się pokazuje zło jako tako, człowiek z automatu będzie zawsze się bał. A tak. Bojąc się, niestety, jesteśmy w bardzo, ale to naprawdę w bardzo niskich energiach. Tak. Zresztą, możemy się zgodzić na różne rzeczy, których normalnie byśmy się nie zgodzili. Tak, zresztą to też nie chodzi o całą sytuację teraz, ale ogólnie tak patrząc na doświadczenie z mojego życia, to zawsze tak było. Tam, gdzie pojawiał się strach, tam była stagnacja, tam było źle i tak dalej. Kiedy już jednak zrozumiałem te pewne schematy i zacząłem wychodzić z tych strachu, to ten świat dla mnie się też zmienia. I dlatego ja mam ten dowód, potwierdzenie na to, że to działa. Tutaj też patrząc na to wszystko z poziomu tego, co się dzieje już od tysięcy lat na Ziemi, no to wiemy też, że te istoty, które po prostu chcą nas zniewolić dzisiaj, nie mają tego, co my mamy. Nie mają tego boskiego czynnika kreacji. I teraz za pomocą nas kreują obraz świata takim, jakim oni chcą. Tak, ale też nie musimy tego wybierać, nie musimy się dawać, że tak powiem, tresować. No i tak jak powiedziałeś, no wiesz, ja jestem drugim przykładem tego, że jak przestawiasz po prostu jakby optykę gdzieś w swoim umyśle, zacząć zajmować się kreowaniem swojego życia, czyli czymś, na co ty masz tak naprawdę bezpośredni wpływ, bo większość z nas nie ma bezpośredniego wpływu to, co się dzieje za granicami naszych sąsiadów, tak, nie mamy na to bezpośredniego wpływu. Po to też urodziliśmy się tutaj, żeby mieć wpływ i uczestniczyć w tym, co się dzieje, że tak powiem, u nas na miejscu. Nie chodzi, żeby ubierać klapki na oczy, tylko jakby zrozumieć, że no po prostu, wiesz, masz ten fizyczny wehikuł po to, żebyś ty żył tym fizycznym wehikułem tu, gdzie jesteś, a nie gdzieś tam, no bo to jest po prostu niemożliwe. I też nasz umysł jest tak po prostu zrobiony, że wypatrujemy zagrożeń i to jest jakby troszeczkę ewolucyjnie, tak, że patrzymy na to, co gdzieś może być, żeby w razie czegoś od tego przygotować, ale przez to, że mamy media, czy internet, no to po prostu zawsze w każdej chwili coś na świecie będzie się działo, co egotyczny umysł może określić, że jest zmiany nie tak i zawsze ktoś może nas na tym, że tak powiem, feedować, tak, wpuszczać nam to, no jak będziemy to łykać, jak te przysłowiowe pelikany, no to zawsze będziemy w pewnym tym stresie i w lęku, no i w zasadzie pytanie, czy coś takiego trochę nie dzieje się teraz. Ja widziałem taką obrazek, ktoś wrzucił gdzieś tam na mediach społecznościowych, taka ziemia i tak, taki jakby wirus wychodzi, tak, i wchodzi rakieta, tak, po prostu jedno zagrożenie wychodzi, drugie wchodzi, no, nie? No i to jest taka, no pytanie, kiedy to po prostu przerwiemy tak naprawdę. Czyli Toma, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale jakbym to krótko miał tak opisać, to przede wszystkim jako człowiek to zastanowiłbym się nad tym, czego ja chcę, jaki świat ja chcę widzieć i tutaj skupiłbym się na tym i to kreował, niż właśnie dał się wciągnąć te przekazy telewizyjne. No to jest, wiesz, super ważne, bo pamiętajmy o tym, że tak jak mówiłeś, lęk ma bardzo niską wibrację, bardzo łatwo się ludźmi
manipuluje w trakcie lęku. No i też coś, co... No to jest cytat Himmlera, tak? On powiedział coś takiego na tych, tych rozprawach norymberskich, że jak wciągnąć dowolny kraj do wojny? Bardzo prosto. Trzeba przekonać ludzi, że ich kraj jest zagrożony i wtedy oni pójdą, tak? No i po prostu, wiecie, minęło tyle lat i czy coś zmieniło? Nic się kompletnie nie zmieniło, ale to właśnie, czyli po prostu tu jest ten czynnik. Mamy się nie dać przekonać wobec tego, że jesteśmy zagrożeni, tak? Mamy się po prostu, bo zawsze ktoś może nas wkręcić, że słuchaj, to ci zagraża, tamto ci zagraża, zawsze ktoś może chcieć cię zmanipulować. Jeżeli będziesz pozwalał na to, żeby te wewnętrzne przyciski były na ciebie naciskane, no to po prostu jesteś troszeczkę jak taka marionetka bezwolna, która w zasadzie nie ma swojej woli, tylko podąża za tym, a pewna wpływowa grupa ludzi tu doskonale to wykorzystuje, doskonale wie, jak to wszystko działa i ma bardzo dobrze rozpracowane te najbardziej pierwotne ludzkie instynkty, no ale nie rozumieją tego, jak działa nasza dusza i ten wyższy poziom kreacji, do którego chcemy się wzbić, tak więc to jest tak naprawdę stanowi, przepraszam, o naszej odporności, tak, odporności na to i to też możemy budować i powinniśmy, w szczególności w takich czasach jak obecnie, kiedy te przekazy medialne są takie zaostrzane, no i te nasze ziemie, o czym często się mówi, energetycznie się rozdzielają. Jedna ziemia, ta nowa, pełna tej chrystusowej świadomości, a druga ta w tej starej świadomości, która jest coraz bardziej dysfunkcyjna i z której no, ludzie będą chcieli wyskoczyć do tej nowej tak naprawdę, żeby z tego wyjść. No, nie? No i to jest aż tak ważne po prostu, żeby tworzyć powoli już energią ten nowy i to nowe wzmacniać, zamiast patrzeć, jak to stare się rozpada, no bo to się ma rozpaść, bo jest na chorych przesłankach zbudowane. No i teraz taki kolejny etap tego. Fajnie, że zakończyłeś to taką myślą, bo widzisz, mamy, to znaczy ja mam dzieci, tak? Mamy bliskich, którzy są mniej lub bardziej świadomi. Patrząc na moje dzieci, na przykład oni tam w szkole gdzieś coś słyszały, tak nauczyciele coś powtarzają i zaczynają też się bać. Jako rodzic, tata, to wiedząc już, jak trochę dbać o swoją higienę i tak dalej, chcę im pomóc. I tutaj jest jeden taki czynnik, który bardzo się na przykład pokrywa z tym, bo po pierwsze ja wiedząc, jaki mam wpływ na świadomość na przykład moich bliskich, to mogę zamiast kierować uwagę tam, to mogę kierować na bliskich po to, żeby oni też żyli w spokoju. I tutaj popatrz, znowu taki kolejny czynnik właśnie, który możemy wykorzystać na naszą stronę, tak? Czyli właśnie ten czas, to co teraz jest, skupmy się na bliskich. Pokażmy, że to nie jest takie, jak to nam pokazują w telewizji. Zróbmy coś dobrego tutaj dla sąsiada, dla kogoś, kto w pobliżu potrzebuje pomocy. Bo tak, tutaj możemy coś zrobić, tak jak powiedziałeś. I to też wydaje mi się jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, które możemy zrobić, tak? I które nie wymagają oczywiście wielkiego wkładu energetycznego naszego. Bo jeżeli to robisz przede wszystkim z przyjemnością, to nie kosztuje wiele. Po prostu płynie. Wiesz co, powiem tak, ja również mam dzieci i moje dzieci w zasadzie od małego, tak, która rozumie, która jest starsza, bo mam mniejsza, to jeszcze nie do końca rozumie takie zaawansowane jakby koncepty, to po prostu od małego są programowane, złe słowo, od małego słyszą duchową prawdę, że każdy z nas jest nieśmiertelną duszą i jak ktoś gdzieś tam z rodziny umiera czy coś, to po prostu jest rozmowa, no wiesz, tak naprawdę ta osoba cały czas żyje, tylko po prostu wyszła, zostawiła ciało. Ciało jest naszym tymczasowym wehikułem, w którym się poruszamy. Jak ja widzę, jak to dziecko reaguje na informacje o śmierci czy o innych rzeczach, to tak po prostu jakby, no, wiesz, no po prostu dzieje się, ale nie ma w tym takiego wbudowanego lęku jak w nas. I tutaj ja, w mojej ocenie osobistej, wielkim błędem jest, czy taką no, przeszkodą, którą ludzie mają do przekroczenia, jest to, żeby odkryć w ogóle duchową prawdę, którą teoretycznie powinny nieść religie, że każdy z nas jest nieśmiertelną duszą, że każdy z nas w Bogu, czyli w tej jaźni jest cały czas i tutaj na ziemi dzieje się tylko tymczasowy sen, doświadczenie potrzebne w drodze ewolucji duszy. Jak mamy taką perspektywę, z której de facto wszystkie religie prawdziwe po prostu pochodzą, tylko to zostało przez wieki w różny sposób przybrudzone czy celowo sfałszowane, to już może zostawmy na bok, ale na pewno zostało mocno zniekształcone,
to jeżeli nie mamy tej kontaktu z tą duchową prawdą, to jak my mamy prawo się nie bać? Tak? No ciężko się nie bać, jeżeli ja jestem tym ciałem, co jak ono umrze, koniec, tak? Koniec mojej egzystencji, ciężko się nie bać. I ludzi, którzy są de facto, nazwijmy to tak, od Boga, od jaźni, od Stwórcy, odcięci przez ten brak połączenia, który przed chwilą opisałem, no to ciężko, żeby oni się nie bali. Ale z drugiej strony, jak ty to odzyskujesz, no to nagle wiesz, jest taki spokój, że okej, okay, no wiecie, tak czy siak ciało każdego z nas kiedyś po prostu odejdzie, tak? Po prostu i teraz jest tylko pytanie, po co ja tu jestem, co ja mam tutaj doświadczyć, jakie są moje lekcje odrobienia, jak mogę pomóc ewoluować sobie i ludzkości i na tym się skupić, zamiast myśleć o tym, jakie to jest straszne, jak próbować przeżyć, wiecie, jeden kolejny dzień. Ja pamiętam taki jeden z przekazów od mistrzów niebostawionych, który otrzymałem, który był sprzed jedną tą sytuacją, którą mamy teraz i tą wcześniejszą, też trudną, pandemiczną, w którym było napisane, było dosłownie taki przekaz, bo powiedziałem tak, słuchajcie ludzie, macie co jeść, nie ma otwartych chorób zakaźnych, które was tam dziesiątkują, nie ma wojny. Czy nie ma trzech rzeczy, czy nie mamy głodu, przynajmniej tutaj w naszej części, bo oczywiście chodziło o naszą część planety, tak? Tu gdzie mieszkam. Nie ma głodu, nie ma chorób zakaźnych prawdziwych i nie ma wojny. Czyli mamy trzy rzeczy, o które się modliły ludzie przez nie wiem ile lat, ale bardzo dużo. Modlili się od początku czasu, żeby tego nie było. My to mamy i co? Jesteśmy dalej nieszczęśliwi. No i tutaj jest teraz... mamy czegoś negatywnego. No to jest niesamowite, no nie? Mamy trzy rzeczy, które nie miały... Czy jest jakieś... nie wiem, społeczeństwo, czy w ogóle, nie wiem, jakby to określić, jakaś taka grupa społeczna, która miała te trzy rzeczy? No bo my zamiast to skupić się na tym, czego chcemy, to skupiamy się na tym, czego nie chcemy. I to jest im bliżej się temu przyglądasz, to jest aż nieprawdopodobne i po prostu, wiesz, COVID nas bardzo dużo nauczył. Bardzo też tak naprawdę, jeżeli chodzi o osoby świadome, wzmocnił ich świadomość, tak? Osoby nieświadome są bardziej gdzieś w lęku, ale osoby świadome bardzo podniosły i to, co się dzieje obecnie, jest tak naprawdę tym samym, tylko że w innym polu. Inna energia się teraz będzie czyścić w nas, w ludzkości. O tak, i to właśnie patrząc z perspektywy tej naszej strony świata, tych wojowników, którzy stoją po stronie prawdy, to my nie skupiamy się na tych negatywnych cechach, tylko na tym, co możemy dobrego z tego wyciągnąć, tak? Bo właśnie skupić się na tym, czego chcemy. Kiedyś słyszałem, nie wiem, czy to już tobie mówiłem, ale fajne takie stwierdzenie, że strach przed śmiercią to jest strach przed życiem. Oj tak. O, i tu się mogę podpisać nogami, rękami, wszystkim. Tak. I teraz, jak sobie to uświadomiłem właśnie, to jest tak, jak to opowiadasz tam ze swoimi dzieciakami, tak? Nie ma śmierci, no to po co ja tu jestem? I zaczynasz sobie odkrywać to wszystko, zaczynasz iść za głosem tym sercem. Tak, sorry, że ci przerwę, tylko ta starsza doskonale wie, po co tutaj jest, żeby się dobrze bawić, a do tego taka ma dygresja. Ona to doskonale wie i doskonale mnie tego uczy, o co w tym wszystkim chodzi. Ale właśnie, popatrz teraz z perspektywy właśnie, my mówimy o tym, żeby znaleźć sobie dziecko, tak? Mhm. Ci starsi, którzy już tam jakoś zaprogramowani są, bardzo często się mówi na jakichś warsztatach, znajdź w sobie to dziecko. My nie rozumiemy dlaczego. Dopiero po jakimś tam czasie zaczynamy rozumieć, dlaczego to dziecko mamy znaleźć. Tak. Patrząc na te dzieci, które są jeszcze beztroskie właśnie, które potrafią się bawić, korzystać z tego świata, co im daje, no to powinniśmy właśnie tak wszyscy funkcjonować, bo mamy, tak jak mówisz, jedzenie, mamy picie, mamy wszystko. Powinniśmy zadbać oczywiście o naszą matkę naturę, o planetę, nie powinniśmy tak zanieczyszczać tego środowiska, w którym żyjemy, bo to jest jakbyśmy zrobili kupę we własnym domu, tak? Dokładnie. I to na te rzeczy mamy wpływ właśnie. Posegreguj śmieci w domu, nie wyrzucaj papierka na ulicy, tak, czy coś. Na takich rzeczach powinniśmy się jako jednostki skupić i wydaje mi się, że ten świat by był dużo lepszy. Przede wszystkim już sami postępując tak uczymy nasze dzieci, tak, czyli już to następne pokolenie będzie miało wpojone właśnie te pewne nawyki, a wydaje mi się, że to wszystko jest oparte o nawyki nasze ludzkie. Wiesz co, tak, ale jeszcze tak... A propos tego właśnie, wiesz, lęku i życia właśnie w lęku, żeby... W piśmie jest takie słowo, że jak nie będziemy jak dzieci, to nie wejdziemy do królestwa, czyli jakby nie wrócimy do tego boskiego stanu, tak? I stańcie się jak dzieci. To jest
Dlaczego? Jak ja się patrzę na moje małe dzieci, to są najbardziej produktywne istoty na tej planecie. One się cały czas, non-stop uczą, a jeżeli się uczą, to uczą się najchętniej poprzez zabawę. Dlaczego się uczą poprzez zabawę? Bo wtedy się nie męczysz i najszybciej ci wszystko wchodzi do głowy. No i, idzie za... i się radujesz i za tym idzie energia, tak? I teraz tak myślę, jak się patrzę na tą młodszą, tak po prostu widzę, ona cały czas coś próbuje zrobić, ona tu skacze, tu coś tam, tu się uczy tych umiejętności, a my później teoretycznie takie cudzysłów niewykształcone dziecko posyłamy do szkoły, które przez te 2 czy 3 lata, przepraszam, najpierw do przedszkola to możemy posłać, które przez te 2-3 lata nabyło umiejętności, które są po prostu mind-blowing tak naprawdę. Ilość rzeczy, które się nauczyła sama najprawdopodobniej przez te 2-3 lata, dostając tylko tak naprawdę opiekę ze strony dorosłych, czy jakieś tam zadbanie i potrzeby fizjologiczne i tak dalej, to jest niewyobrażalne, ile to ten ktoś, kto nic nie umiał, teoretycznie nie miał żadnej motywacji, tak, bo nikt go nie motywował, to wszystko sam z siebie wykrzesał. Później idzie do szkoły, jego zdolność uczenia się degraduje. Znaczy, ale to jest też, to jest, ja to opisywałem, opowiadałem właśnie jednym z filmów, bo tam znajoma Jacka Sokala, która tam też nagrywała z nim na kanale, ona opowiadała właśnie, że w jednym z krajów, chyba Norwegia to była, tam system nauczania troszkę był inny, czy jest w niektórych szkołach, już teraz nie pamiętam, tam po prostu dzieci się grupuje według zainteresowania i nie ma czegoś takiego jak klasy, czyli na przykład dziecko, które ma 13 lat jest z dzieckiem, które jest 7-letnie, ale mają podobne zainteresowania, czyli idą za intuicją i tak się rozwija dzieci. To jest rewelacja. Fascynacja. Masz dzieci od 7 do 15 roku życia w jednej grupie, gdzie starszy robi to, co ja lubię robić i on mnie tego uczy, tak? Tak. A teraz popatrz, wrzucają dzieci do szkoły, wszyscy mają się uczyć jednolitego jakiegoś tam, nie wiem, schematu polskiego matematyki, a mało tego, zawsze stoi nauczyciel z czerwoną różdżką nad tobą i ocenia cię, czy ty jesteś dobry, czy jesteś niedobry, czy ty się nadajesz, czy się nie nadajesz. I dziecko właśnie takie później jest skulone, przestraszone i tak dalej, zamiast z piersią do przodu iść dumny przez życie. Wiesz, to jest też niezwykłe i to, co opowiadasz, na przykład też odnosi się do, nie wiem, pedagogiki Montessori w przedszkolu, w której też jest takie coś, że dzieci, grupa ma rozpiętość wiekową po to, że zawsze jesteś w niej i najmłodszy, i najstarszy, czyli de facto tak samo, jak jesteś w społeczeństwie i zawsze uczysz się od innych, a później, jak jesteś najstarszy, ty uczysz innych. To są też dwie niesamowicie ważne w życiu umiejętności, nie tylko uczenie siebie, ale uczenie też innych, bo jak jesteśmy w pracy, to przez chwilę jesteśmy jakimś juniorem gdzieś, a później już jesteśmy tym średnim, a później seniorem, tak? I my uczymy. I to tak jakby my potrzebujemy obu tych umiejętności, ale to moim zdaniem jest, wiesz, to jest, no właśnie, to jest takie pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? To jest takie, moim zdaniem, systemowe, że świadomość ludzka jest na pewnym poziomie i na takim samym poziomie są pewne struktury, w których ona się obraca, tak? I teraz ta świadomość wzrasta, no to te struktury zaczynają pękać, żeby powstały za jakiś czas inne, które będą miejscem czy wehikułem dla tego nowego, zwiększonego poziomu świadomości. No i to pękanie tych starych struktur, skoro one są aż tak rozległe, aż tak silne, przez tyle wieków trzymały ludzkość, no to może nie iść, że tak powiem, tak pstryk od razu, tylko to może zająć pewien czas. No i dla tych, którzy chcą tych struktur bronić i nie rozumieją tego procesu, o którym teraz mówimy, ewolucji świadomości ludzkiej, to może być proces niesamowicie bolesny, bo ich świat się będzie, że tak powiem, nie walił, a ci, którzy są świadomi, będą wiedzieć, ok, rozwala się coś, to się ma zawalić, ale my nie musimy się tym przejmować, bo możemy już budować tak naprawdę to nowe. No właśnie, już tego teraz brakuje jeszcze nam, ludziom, by w tych czasach, wydaje mi się, dzisiaj skupić się na sobie, odpowiedzieć sobie na pytania, czego chcemy właśnie i zacząć to razem wspólnie budować. Jeszcze ludzie są podzieleni. Jeszcze widać nawet w tych grupach antysystemowych, że ludzie potrafią sobie wybrać pewne rzeczy, że ktoś to zrobił, tego czegoś tam nie zrobił i tak dalej, zamiast skupić się na tym, słuchajcie, chłopaki, jest już nas, albo dziewczyny, jest już nas tyle, zróbmy tu tak, zróbmy tam tak, zróbmy przedszkole, zróbmy szkołę. Są już tacy ludzie, naprawdę są, robią i szapoba, czapki z głów za to, bo to jest naprawdę coś, czego potrzebujemy. Tak. A teraz powinniśmy się właśnie jako ludzie, którzy budują tę świadomość, sobie dołączać do takich ruchów. To jest coś bardzo wartościowego i coś, co powinniśmy właśnie iść, budować swój świat takim, jakim chcemy, a nie unikać tego, czego nie chcemy. Wiesz co, to jest super ważne, o czym ty mówisz i ja się z tym w pełni zgadzam. Jedna rzecz, którą ja osobiście widzę i obserwuję, że w tej takiej przestrzeni związanej z ruchami alternatywnymi, czy też na przykład ludźmi, może nawet bardziej z takimi jakimiś teoriami spiskowymi, jedno zagrożenie, które ja widzę, że tam jest dużo niestety
no, błędnych informacji czy misinformacji, która tak naprawdę nie ma na celu budowanie nowej ziemi, tylko po prostu ściąganie świadomości w dół. To są takie doły, miny czy pułapki. I tego niestety jest naprawdę sporo i w tym gąszczu jest naprawdę czasami trudno się odnaleźć. Ciężko jest znaleźć jakieś takie informacje czy kogoś, komu się zaufa. Ludzie często wpadają na jakieś takie po prostu pułapki, jakieś ludzi, którzy mówią różne dziwne rzeczy. I to jak się przyglądam tak energetycznie różnym właśnie tym ruchom, to jedną rzecz, którą widzę, że no właśnie, tak jak mówisz, jest dużo podziałów, no to te podziały to korzysta na tym strona, która obecnie, że tak powiem, stoi u sterów, bo to też tak dzielili ludzkość, żeby można było z nimi robić, co się chce, to jest jasne. Ale druga rzecz jest taka, ja po prostu czuję, że tam jakby ktoś tam miesza, tak? I to no może nawet, nie wiem, trochę byśmy odbiegli od tematu, ale trochę też nie do końca. Ja mam takie poczucie i też to wynika z paru moich po prostu obserwacji, że jest dość duże zainteresowanie na przykład Rosji w rozsiewaniu tych informacji. Oni troszeczkę tak targetują tą strefę związaną z ruchami tymi alternatywnymi, wolnościowymi, czy strefę ezoteryczną, duchową, sobie tak jakby ją ubrali, że tutaj mają punkt taki fajny nacisku, że odpowiednimi informacjami są w stanie dużo namieszać. To jest też ciekawe, bo na przykład protesty antykowidowe, które były w Europie, to najlepszym miejsce na zdobywanie informacji na temat tych protestów, bo wszędzie oczywiście na Zachodzie była totalna cenzura. Teoretycznie kraje demokratyczne, no ale nie o wszystkim możemy mówić krajach demokratycznych tak zwanych. To najlepszym źródłem informacji było Russia TV. Tam można było zobaczyć wszystkie informacje o protestach. Często bez komentarza nawet, tylko po prostu liczby, które miasto i tak dalej, bez większego komentarza. Ten komentarz nie jest po prostu potrzebny i to jest dla mnie też takie niezwykłe, że kurczę, no mamy tutaj naprawdę jako ludzkość no, potężną lekcję wszyscy do odrobienia, też lekcje jedności, też lekcje zrozumienia drugiej strony i też lekcje współpracy, kooperacji pomimo różnych różnic, które mogą nas po prostu dzielić. Powiedziałeś coś bardzo fantastycznego, aż sobie to zapiszę, bez komentarza. Popatrz, widzisz ludzi takich manifestujących na ulicy, tak? Ja nie mówię o bójkach. Idą sobie Idą grzecznie przez ulicę, manifestacja pokojowa i tak dalej. I widzisz, że idą spokojnie, ale w telewizji ci to pokazują i mówią, że to są zwyrodnialcy, że to są ludzie, wiesz, tacy i tacy i tak dalej. No i później sam komentarz, jak zmienia perspektywę tego, co tak naprawdę się działo. Tak. Jak ludzie później myślą o tym. A kiedy to jest bez komentarza, to ludzie sami sobie opinie wyrabiają i tu spada właśnie ta odpowiedzialność na nas. A drugą rzeczą taką, którą chciałbym też dodać, to popatrz teraz z tej strony weryfikacji tego, o czym właśnie słyszymy, czytamy, oglądamy. Powiedziałeś, że czasami nie potrafimy odsiać właśnie tego fake newsa od prawdy. Ja kiedyś, jak nawet Pismo Święte czytałem, to widziałem zaprzeczenia na jednej stronie do zaprzeczenia. Ja mówię, no albo to ktoś pisał, albo ja czegoś nie rozumiem. Już po pewnym czasie... Wiesz co, ja przeczytałem obydwa, nie całe też, bo ja sobie tak otwieram, wiesz, na jednej stronie i czytam. Nie? Ja to nie jest tak, że ja czytam od dechy do dechy. I kiedyś zapytałem się mojego anioła stróża, ja mówię, ty podpowiedz mi, przyjacielu, jak ja mam to czytać, żeby coś dla siebie wyciągnąć. I z automatu dostałem odpowiedź. Tam, gdzie jest strach, nic nie jest prawdą. Idź tam, gdzie duszę twoją buduje się. I tak samo patrzę dzisiaj z perspektywy właśnie tych informacji, które pokazują się w sieci. Te informacje, które mają nas zbudować w jakikolwiek sposób, tak? Czy to mentalny, czy inny, wydaje mi się, że tu jest dużo prawdy. A takie właśnie przekazy, gdzie pojawia się strach i tak dalej, pomimo tego, że sami chcielibyśmy, żeby to wypłynęło o tych na przykład różnych tragediach, które się działy na świecie, żeby ludzie zauważyli, że to jest prawda, nie zawsze to jest prawda. To prawda. I popatrz, co znowu się buduje w ludzkich sercach. Znowu jest emocja, strach i tak dalej. Gdyby ludzkość zrozumiała, jaki wpływ ma na emocje, to by było kluczowe, nie? Wiesz co, to mi się wydaje, że to jest taki bardzo ważny skok ewolucyjny w świadomości ludzkiej, że zauważ, jak myślimy tak
trójwymiarowo, tak? Załóżmy, że jakaś osoba myśli w sposób trójwymiarowy. Ja wiem, że ty tak oczywiście nie myślisz, ale mówimy tutaj o takiej szerszej grupie ludzi. Czyli widzę świat zewnętrzny, ten świat zewnętrzny coś mi robi, ja coś w nim chcę mieć, coś chcę osiągnąć, mam jakieś swoje własne, że tak powiem, cele, no i teraz ten, przed tym światem z jednej strony chcę się bronić, z drugiej strony jest moim wrogiem, z drugiej strony chcę coś w nim ugrać. To jest takie myślenie typowo materialistyczne, te 3D, które jest po prostu nieprawdziwe, nieprawdziwe z tego powodu, bo ono nie zakłada tego, że ty jesteś twórcą własnego doświadczenia, jako świadomość, jako dusza do siebie przyciągasz pewne sytuacje. I teraz jak wchodzimy na ten wyższy poziom rozwoju, czyli ile tam D sobie dołożymy, czy to jest 4D, czy 5D, to już może nie jest istotne, ale po prostu na tą wielowymiarowość się otwieramy i zrozumiemy, że najważniejsza jest nasza świadomość, nasze wnętrze i to nasze wnętrze przyciąga do nas pewne wydarzenia i ono je też kreuje tak naprawdę. Jeżeli wzbijemy się na ten poziom świadomości, no to teraz zupełnie inaczej na to patrzymy i wiesz, ta świadomość trójwymiarowa, tej wyższowymiarowej jest bardzo odległa i one się ze sobą troszeczkę nie dogadują, bo ci ludzie się jakby nie rozumieją, no bo ci się boją zagrożenia zewnętrznego, boją się innego tam mocarstwa, boją się tego, tamtego, tego, kogoś tam u steru, kto jest, może być szalony. A ktoś, kto jest na innych poziomach wibracji, po prostu nagle stwierdza, że no, chodzi o to, żebym ja był w pokoju. Teraz jest dla mnie taka lekcja, że podnoszone są tematy związane z wojną, z konfliktami i tak dalej, z różnymi tymi rzeczami. I moim celem, mojej świadomości jest przeżycie tego, przepuszczenie przez siebie, rozpuszczenie tych energii, żebyśmy my jako ludzkość mogli z tego po prostu wychodzić. No i te światy są, no to jest ta stara Ziemia z jednej strony, ten 3D spojrzenie, ta nowa. One są niekompatybilne, wiesz, ci z tej wyższej wibracji nie rozumieją tych na niższej, a tych ci na niższej, to jest niestety paradoks, nie mają możliwości zrozumienia tych na wyższej tak sami z siebie, bo jakby mogli, to by tak nie czynili, tak? Tylko, że pamiętajmy, nie wiem, jak wyglądało twoje przebudzenie, ale moje wyglądało tak, że kiedyś też myślałem tak, jak jest 3D i jak ktoś mi nawet mówił, bo to nawet gdzieś tam powoli, niedługo do tego przebudzenia zaczęło do mnie docierać te informacje, że jest inny sposób myślenia, to nawet to atakowałem, jak mi nawet jakaś tam znajoma powiedziała, że słuchaj, to wygląda inaczej, to ja nawet zaatakowałem ją, jakby może słownie i ona oczywiście nie kontynuowała tego, bo widziała, że nie jestem na to gotowy, tylko no tak. żebym za pół roku zrozumiał, a to o to jej chodziło, tak? Tylko, że ten spływ światła, który na mnie nastąpił, który był tym moim początkiem tej mojej drogi przebudzenia, ja nie byłem w stanie go z siebie, wiesz, wykrzesać. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, to po prostu samo przyszło. No i teraz moje głębokie poczucie jest takie, że to, co się dzieje obecnie, tak jak COVID był impulsem dla wielu osób, dla wielu dusz, do przebudzenia się, co widzę po warsztatach, które prowadzę, widzę po tym, co się dzieje, że to był impuls dla wielu osób, a dla tych, którzy byli już świadomi, to była katapulta czy trampolina, żeby wskoczyć na dużo wyższe poziomy niż wcześniej. W moim odczuciu tak samo jest teraz, no ale też pamiętajmy to, że tak jak wcześniej, no po prostu część osób, dusz niestety musiała odejść stąd, tak, tak też wybrali. No i teraz niestety po prostu może być podobnie, że to jest trochę jak poród, tak? To jest proces, który w pewnym sensie jest brutalny, jest krew i ta nowa świadomość, ona się ma jakby urodzić i to nie jest proces zatrzymania i tu jakby wiesz, no niestety po prostu to się ma zadziać, tak? To jest proces aktywny, który się dzieje, który są pewne, wiesz, torsje. No to jest po prostu w pewnym sensie brutalne to przebudzenie. Bywa brutalne i przebudzenie ludzkości też może być w pewnym... Ale to widzisz, to zależy od nas, czy będzie brutalne, czy nie. Od percepcji naszej świadomości, tego czynnika, jaki mamy wpływ na emocje, bo albo popatrzysz na to z punktu o ja biedny, właśnie, a za to odpowiada właśnie ten egocentryzm, bo ego zawsze będzie stało po twojej stronie, będzie chciało cię bronić i to jest właśnie ta pułapka, albo staniesz po tej drugiej stronie i powiesz, czego mnie ta sytuacja uczy, co ja mogę z tego wyciągnąć, jaką lekcję, tak, doświadczenie, co mogę wykorzystać z tego i to są takie kluczowe aspekty tego właśnie, co tak naprawdę czujemy. Wiesz co, ja się z tobą w pełni zgadzam, tylko ja się odnoszę do takiej sytuacji, odnosisz się do sytuacji, w której ktoś ma w sobie gotowość duchową, żeby w ogóle zadać sobie takie pytanie. I wtedy faktycznie jego droga już nie jest taka bolesna, tylko ona się zaczyna wygładzać i robi się coraz delikatniejsza i ty wiesz, o co chodzi. Ale zanim ten punkt nastąpi, to ja się tylko do tego odnoszę i to chcę jakby wyjaśnić widzom, że zanim ten punkt nastąpi, że ty jesteś w stanie w ogóle zrozumieć to, o czym my teraz mówimy,
to ktoś może tego w ogóle nie zrozumieć, odrzucać i atakować, i jedyną drogą do tego punktu przekroczenia tej możliwości już rozwoju duchowego jest po prostu potężny ból i cierpienie. Ja wiem, bo przez to sam przeszedłem i spotykam wiele osób, które dotarły do punktu takiego cierpienia, każdy ma inną granicę, po której część ego przynajmniej się załamuje i następuje rozwój duchowy po prostu już tej duszy. I on w ogóle jest możliwy, tak, że możliwy jest w ogóle kontakt z takimi treściami, jak ty tworzysz, czy ja tworzę, i ktoś to w jakimś stopniu chociaż chłonie, tak? Na przykład w moim polu przed przebudzeniem duchowym w ogóle treści duchowe w ogóle nie istniały. Nie było żadnego zainteresowania, ani nawet możliwości zrozumienia, pomimo że nawet ktoś mi dał książkę. To jak otworzyłem, co? Dajcie mi spokój. Ja tego w ogóle nie rozumiem, nie? A za niedługi czas się to po prostu zmieniło, tak więc ja się tylko do tego po prostu jakby odnoszę i to jest też, po to wszystko mówię, żeby mieć takie zrozumienie głębokie i szacunek też do dróg, nie tylko swojej. Ja rozumiem, że większość naszych widzów, słuchaczy są osoby świadome czy bardzo świadome, a potrzebujemy mieć w naszej świadomości też również taką pole akceptacji do wędrówki innych osób i to jest moim zdaniem też coś, na czym powinniśmy się skupić, że ktoś może doświadczać Ziemi inaczej niż ty i twoja wizja, to, że ty się nim rozwijasz duchowo, że dasz mu jakąś książkę czy przekaz, czy chcesz mu pomóc, czy chcesz do niego pomodlić i tak dalej, to ona może dla tej osoby być całkowicie bezwartościowa, za przeproszeniem, bo ona nie jest w stanie tego zrozumieć, po prostu nie jest w stanie. I twoją jedyną w zasadzie możliwością pomocy, czy też nieobniżenia swojej wibracji, bo to jest w zasadzie jedno i to samo, jest po prostu samemu pozostanie w świetle i widzenie w tej drugiej osobie właśnie tego Chrystusa, tego świata, że okej, pomimo, że tak wybierasz, i tak jesteś wolną, nieśmiertelną duszą, tak? Pomimo twoich wyborów, pomimo tego, że ego cię może trzymać, to nie ma znaczenia. Zastanowić się też to, co ja mogę jeszcze innego dla ciebie zrobić i zawsze to będę powtarzał. Najwięcej się uczę od ludzi najmniej świadomych, bo to właśnie ci ludzie uczą mnie pokory. Ci ludzie przypominają mi tak naprawdę, że ja byłem w tym samym miejscu i to się zgadza z tym. To jest, no nie wiem, ja to tak powiedziałem sobie pierwszy raz, tak o, a dopiero później zaczęło to do mnie docierać, tak, że to, co ja powiedziałem, to jednak jest ogromna moc, bo rozmawiałem dzisiaj z ludźmi, którzy w ogóle nie mają pojęcia, dali się wciągnąć w pewne gry, schematy właśnie tego, co mi jest pokazywane. To uczy mnie też właśnie pokory, takiej cierpliwości. Nieskończony. Tak. I teraz albo mogę obok takiego człowieka, wiesz, stanąć okoniem, znowu z pozycji ego, tak, powiedzieć, a, bo ty nie rozumiesz, albo coś tam, bo nie chcesz zrozumieć, albo mogę to zostawić, odciąć się, iść dalej, albo mogę nic nie powiedzieć, ale dalej trwać i wspierać. Mhm. Dobra, okej, ale pamiętaj, jestem blisko ciebie, jakby co, pytaj. Tak. Wiesz co, tu jest bardzo ważne to, co mówisz, żeby nie wzbijać się w taką pozycję o ja wiem, bo to jest właśnie tak, że w nas jest naprawdę nieskończona możliwość, jak ja miałem taką wizję, że nasze serce, ośrodek energetyczny, w którym jest serce, ma nieskończone możliwości otwierania się na miłość i na miłosierdzie. Nieskończone. Naprawdę jesteśmy, jeżeli ktoś ma serce otwarte, to i tak to jest często w niewielkich po prostu aspekcie, a jak im bardziej się ono otwiera, tym bardziej się może otwierać. Naprawdę nasze możliwości objęcia sercem skali różnych doświadczeń ludzkich są nieskończone. Im bardziej otwieramy, tym jesteśmy jakby popatrzeć na drugą osobę absolutnie bez osądu, bez jakiegokolwiek chęci zmienia i to samo objęcie miłością tej sytuacji, często nawet bez słów, tak jak mówisz, po prostu potrafi być bardzo, ale to bardzo po prostu leczące i wręcz kojące. I to jest coś takiego, że tu jest jakby troszeczkę tak, że nas ciągną, czy nasi aniołowie stróże, czy mistrzowie, czy nasi przewodnicy duchowi nas ciągną do przodu. My idziemy do przodu i też tak naprawdę pośrednio my ciągniemy innych ludzi za nami, którzy też się budzą i my cały czas jakby jesteśmy z jednej strony uczeni, a z drugiej strony my sami nauczamy. Jesteśmy tak cały czas jakby pośrodku. Bóg nam coś pokazuje i my to później przekazujemy dalej i cały czas jest nas ta budowana, ta po prostu nieskończona właśnie cierpliwość, tak? Im więcej jej mamy, tym jest nam łatwiej w życiu. Bo takie oczekiwanie, o, ludzie powinni to wiedzieć, oni powinni tego rozumieć, no to jest właśnie to ego. I tak jak mówiłem czy mistrzowie mówili przeze mnie podczas tą całą sytuację covidową, że to jest dla ciebie też również lekcja. I to jest też dla nas, dla osób świadomych, to też jest przepotężna lekcja, to, co się dzieje teraz właśnie, żeby pomimo tego, co się dzieje,
Powiesz, to są takie jakby dwie strategie, które widzę, głównie ludzie przychodzą. Albo wchodzą w tę energię, jednocześnie dają im się wciągnąć i są jakby, wiesz, tę energię ich niszczą, rozrywają, wysysają z nich życie te energie egotyczne, albo z drugiej strony budują takie mury, że ja nic nie wiem, ja nic nie słucham, ja żyję w swoim świecie. I często w tym jest taki izolacjonizm, tak to ujmę, że oni tak naprawdę nie przerabiają tej lekcji, tylko się po prostu chowają, co też rozumiem, bo jest taki okres, w okresie świadomości też go miałem, że w ogóle nie czytałem absolutnie żadnych newsów z żadnej strony, bo nie chciałem, tak? Ale to nie było dlatego, że nie chciałem, bo miałem to przerobione, tylko nie byłem w stanie tego zintegrować na tamten moment. Tylko po prostu byłem w tym momencie w etapie, w którym integrowałem swoje, że tak powiem, życie koło siebie, a dopiero później była przestrzeń na to, że okej, zintegrowane jest życie koło mnie, to teraz popatrzmy szerzej, co się dzieje i teraz starajmy się to objąć świadomością i to objąć sercem, tak? I to jest no, przepotężna po prostu lekcja. Naprawdę tyle potrafi nas nauczyć te różne, wiesz, podróże naszych dusz, czy tak jak mówisz, kurs cudów o tych nauczycielach bożych, czyli osoby, w których jest to światło, że ty jesteś uczony cały czas tak naprawdę, wiesz, jesteś uczony cały czas, że to, co się przydarza i te osoby teoretycznie, mniej świadomo, one też siebie czegoś uczą i ty, wnosząc swoją świadomość, pomagasz tej drugiej osobie tak naprawdę. Pomagasz tej jedni, czyli temu czemuś jednemu, co istnieje tak naprawdę, bo tutaj też warto. Mi się daje, żebyśmy w tym naszym programie tak trochę to też zaczęli zlewać, tak? Że to nie ma ja i ty. To ostatecznie wszystko, wiesz, zlewa się w sensie tego, że jesteśmy tą samą po prostu istotą i tylko w 3D się wydaje, że jesteśmy kimś innym, a tak naprawdę jak zlewamy się, że to jestem ja, to jest przepiękne doświadczenie, mistyczne, bardzo głębokie i też w tym, że to jestem ja, przychodzi czy odpowiednie słowo, czy odpowiednie działanie, czy nawet czasami zanegowanie działania, bo czujesz, że masz daną sytuację i jakby nie ingerować. I to też jest ważne, bo działając z lęku, z paniki, my nikomu nie pomożemy. Nawet jakbyśmy mieli najszlachetniejsze intencje, mam takie piękne przysłowie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. I to jest 100% prawdy, w 100% prawdy, w 1000% prawdy. Tak dosłownie jest. Nasze intencje, z którego nasze działanie wypływa, determinuje to, co my z tego, że tak powiem, wyciągniemy. Tak? Jak zasiejemy złe nasiona, to czy na w złym miejscu, to nic tam z tego nie wyrośnie. Jak puścimy dobre nasiona, no to coś nam kiedyś w końcu wyrośnie, bo trafimy w odpowiednie miejsce na żyzną glebę i coś z tego po prostu będzie. To dobre nasiona to jest właśnie działanie z tych wyższych pobudek, z tego naszego przewodnictwa, które często to się potrafi nawet kłócić z tym, co ludzki, taki typowo egotyczny czy analityczny umysł mógłby nam podpowiadać, że byłoby najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji. No, ale widzisz, kwintesencja tego wszystkiego znowu jest też cały czas jakby rozwój ludzi taki globalny, planetarny, tak? Nie powinniśmy stać w miejscu, a my jesteśmy jakby z perspektywy systemu cały czas w jakiś sposób ograniczani po to, by się nie rozwijać, tak? Mamy tylko wykonywać pewnego rodzaju rozkazy w korporacjach, w firmach i nie mamy niczego negować, nic zaprzeczać. A człowiek sam w sobie jest już tak stworzony po prostu, że on dąży do rozwoju. A mało tego, jesteśmy jakby takim przekaźnikiem, takim transferem tej wiedzy, świadomości i tak dalej. Kiedy ja już też jestem napełniony tą świadomością, wiedzą, to nie wejdzie do mnie nic nowego, jeżeli ja tego nie przekażę dalej. To jest taki fajny automat. Teraz patrząc z perspektywy tego, co powiedziałeś, patrz na drugiego człowieka jak na siebie. Zastanów się, co chciałbyś na jego miejscu usłyszeć. Co chciałbyś, żeby ten drugi człowiek tobie powiedział, tak? Ja już później wtedy właśnie w ten sposób myślę, w ten sposób zastanawiam się, jak odpowiedzieć drugiemu człowiekowi. Czasami potrafię być, wiesz, przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund cicho, zastanowić się, zanim cokolwiek odpowiem, zanim, wiesz, bo łatwo jest ponieść emocją, coś powiedzieć szybko, a później żałować. I tutaj jest też właśnie ten problem, że bardzo często my najpierw mówimy, a później interpretujemy tak to, co powiedzieliśmy, a to powinno wyglądać trochę inaczej. I teraz właśnie te wszystkie aspekty, o których dzisiaj wspominaliśmy w filmie, jakby połączyć w tą taką jedną całość, to człowiek naprawdę, który
potrafię się rozwijać, chcę się rozwijać, tak? Nie buduje tej bariery właśnie przed sobą, że ja nie chcę się rozwijać, albo wiesz, odrzuca to wszystko, że to może wyglądać inaczej, to tak naprawdę przejmując kontrolę nad własnym życiem jako jednostka, to jako ludzkość przejmiemy kontrolę właśnie nad tym rozwojem planetarnym. Wiesz co, to jest też bardzo ważne, co teraz mówisz. Na przykład to było ciekawe, dzisiaj akurat wpadł mi w ręce taki artykuł, w którym było napisane, że jest znaczący odpływ ludzi z korporacji, to było gdzieś na jakimś zachodnim portalu informacyjnym, i ludzie odchodzą z przyczyn, z pobudek etycznych. Oni chcą, żeby to, co ich firma robi, było dobre dla społeczeństwa, i pandemia to mocno ten proces jakby zintensyfikowała. Ja obserwuję w moim gdzieś najbliższym otoczeniu, jak kolejne osoby gdzieś z systemu wyrzuca energię, że tak powiem, i to w różny sposób się dzieje, czy sami odchodzą, czy zmniejszają sobie etat, czy ich zwalniają, czy jakiś inny sposób jakby wyrzuca ludzie jakby energię, tak jak mnie wcześniej wyrzuciła tak naprawdę też z pracy w korporacji, żeby zająć się czymś innym. No i tu jest taka ważna rzecz, po prostu wiecie, ten przekroczenie tego lęku, tak, i też chęć zrobienia czegoś, cudzysłów, dobrego, no i nie bani się przede wszystkim, tak? Jakieś miał taką, wiesz, myśl, bo to jest też tak wygrane przez system, przez to wychowanie, że ty jesteś, cudzysłów, przepraszam za ogólnienie, po prostu jesteś tępy, głupi, nie znasz się, słuchaj, tak? I teraz jak sobie popracujesz... Tak, jesteś nikim. Popracujesz sobie trochę w tym systemie, tak? I popatrzysz od środka, będąc osobą o jakimś tam poziomie, po prostu, że tak powiem, ogarnięcia życiowego, i widzisz, to nie działa, to jest złe, to jest bez sensu. I możesz mieć taką myśl, kurczę, ja to zrobię lepiej. Moja sugestia, idź i spróbuj. Jest realna szansa, że ci się uda, bo w szczególności, że będziesz miał tą wyniesioną świadomość w sobie, a powód jest taki, że nie jesteś obciążony przez ten cały system, to cię nie ściąga w dół, to cię nie ogranicza twojej kreatywności. Oczywiście tam są kwestie, wiecie, prawne, zakładanie firm, różne rzeczy, które mogą gdzieś tam po drodze być dla nas pewnymi przeszkodami, no ale wszystko z naszej świadomości. I można po prostu żyć i, że tak powiem, głosić dobrą nowinę. Chyba na tym się mamy skupić tak naprawdę. To jest też, bo teraz ludzie chcieliby odrzucić właśnie ten system prawny, zakładanie firm, płacenie podatków i tak dalej, ale to jeszcze właśnie globalnie może nie jesteśmy na to gotowi. Także dzisiaj lepiej by było skupić się nad sobą, jeszcze może zachować ten system, jaki jest, tak, ale... Już przepracować to, co najgłębsze w nas, czyli rozwijać się w tym kierunku, w którym czujemy. A kiedy już ta świadomość, można powiedzieć, większej ilości ludzi wzrośnie, to wtedy być może cały ten system zniknie, albo stworzymy jakiś inny system wspierający właśnie takich ludzi, którzy będą kroczyli tą ścieżką egzystencji, rozwoju, właśnie świadomości, duszy, duchowości. I to jest wspaniałe, że to wszystko właśnie leży w naszym umyśle. Wszystko jest programem, tak? Bo to, że ty jesteś dzisiaj niczego nie warty, to też jest jakby jak pewnego rodzaju program, tak? To, że ty nie możesz zarabiać więcej pieniędzy, to jest program. Ja ci to wszystko, co mówisz, potwierdzę na moim doświadczeniu. Czwarty raz zmieniłem pracę przez kilkuletni. Słuchaj, to też nie było tak, że ja po prostu gdzieś tam miałem jakieś konflikty, tak? To jest właśnie ta etyka, takie coś niezgodne, nie chcę, ja już wiem, co ja chcę, tak? Inaczej. Z drugiej strony cały czas miałem właśnie pomagając, tak? Prowadząc ludzi, pomagając im, czy to w dłuższych takich etapach właśnie, gdzie prowadzę sesję na przykład z pojedynczym człowiekiem przez tam na przykład 10 godzin czy 20, czy jednorazowe takie sesje regresyjne czy coś. Też miałem ten problem z powiedzeniem, ile mi się należy, tak, wycenić siebie, swój czas i tak dalej, bo cały czas myślałem, że za to się nie bierze pieniędzy, bo duchowość powinna być dostępna dla wszystkich za darmo i tak dalej. I to też jest program. Przecież ja nie biorę za duchowość, za wiedzę, bo ona jest dostępna. Ja biorę za to, że to był mój czas na zdobycie tego, co mi pomogło. I teraz po prostu całą tą wiedzę pakuję w jakąś mniejszą paczkę. To, co jest najważniejsze, przekazuję dalej, tak? I to jest mój czas po prostu, który mnie ogranicza tutaj, więc
ja też za coś muszę żyć i tak dalej. I powiem ci, to są takie programy, które człowiek zrzuca jeden za drugim, Tak, jeden za zgadza się. drugim. Czasami jeden program, żeby zrzucić, to trzeba kilka razy Oj tak. doświadczyć pewnych rzeczy, żeby utrwalić siebie w tym, że to tak jest. Bo niektóre, wiesz, raz sprawdzisz, ok, dobra, działa, ale niektóre trzeba jednak parę razy utrwalić sobie w tej świadomości. I ja to wszystko doświadczam, tak? Także to nie jest tak, że ja jestem jakimś tam bardziej rozwiniętym człowiekiem. Przede wszystkim ja już przestałem myśleć z perspektywy podziałów. Wyżej, niżej, lepszy, gorszy, czarno-biały, przód, tył, góra, dół. To jest właśnie, na tym polega dualizm. Jak będziemy w dualizmie, to zawsze będziemy w podziale. Wyjść poza dualizm, wejść w jedność, w tą przestrzeń takiej absolutnej miłości. Wtedy się to automatycznie wszystko zmienia. Całe myślenie, postawa człowieka, tak? Moje poczucie, właśnie te emocje, manifestacja, to wszystko, co się wokół dzieje. I to jest dowód na to, że ten świat funkcjonuje tak, jak zaczynam po prostu przez te lekcje duchowości rozumieć. Tak, i wiesz, to jest też przepiękne, bo to, co na przykład, o czym mówimy, to są wszystko też moje doświadczenia i to, wiesz, to zmienianie pracy, nawet nie chcę policzyć w wielu firmach, byłem w wielu i w niewielu byłem w stanie się zatrzymać na dłużej, po prostu głównie z tych przyczyn etycznych, i że po prostu wchodziłem do firmy i czułem taką jakąś dziwną, chorą energię, że nie byłem w stanie tam wytrzymać. Byłem najdłużej w takiej, która wydawała mi się na ten czas najbardziej etyczna i taka też była, póki się coś tam nie zmieniło wewnątrz, ale to już nie jest aż takie istotne. A to, co jest właśnie też piękne, to, co ty mówisz, to jest takie przejście w duchowość, ja tak sobie to wytłumaczę w taki sposób, ostatnio mi przyszło, że masz sobie gdzieś na przykład, załóżmy, ktoś ma pracę systemową i rozwija się duchowo. To jest jakiś tam etap, tak? A teraz jak już sobie wszystko tutaj, czy dużo rzeczy sobie tam posprzątasz, poukładasz, przejdzie etap na kolejny etap, którym już jest takie wkroczenie w to wszystko na serię i sprawdzenie, na ile te teorie duchowe w tobie naprawdę żyją, że cię może duch cię może gdzieś po prostu wypchać z tego miejsca, gdzieś popchać dalej. No i wtedy dzieje się właśnie to, co opisujesz, właśnie przerabiamy te lekcje z finansami, z zasobami. Różni ludzie mogą być pchani w różne strony, bo nie wszyscy będą szli w stronę tego, co robisz ty, czy tego, co robię ja. Niektórzy mogą w inną stronę, tą nową ziemię, że tak powiem, popychać, czy w stronę technologii, czy w stronę edukacji, czy nie wiem, żywienia, czy produkcji żywności. No, różne są sposoby i miejsca, czy można w tej stronę polityki, czy zarządzania będzie popchane. Ale to, co jest po prostu piękne, że ten duch nas, wiesz, popycha i cały czas właśnie ta lekcja tej, wiesz, pokory, że no właśnie, jak pójdziesz dalej, pójdziesz do takiego etapu, że wkroczysz w to wszystko tak na serię, no to wtedy się zaczynają właśnie, tak jak mówisz, takie właśnie konfrontacje z takimi lekcjami właśnie jak zasoby, za co się utrzymam. Fajne jest też takie zdanie, które mówił Joel Goldsmith, no nie, ktoś go kiedyś zapytał, dlaczego bierze pieniądze za warsztaty, bo przecież, nie wiem, Bóg jest za darmo. Tak, on mówił, słuchaj, ja chcę, że Bóg jest za darmo, proszę bardzo, tu jest książka, idź i czytaj, tak? Tu jest książka duchowa, idź i czytaj do skutku, tak? Zamknij się w domu, w pokoju i siedź, medytuj, czytaj, zajmie ci to rok, dwa, pięć, dziesięć, może dwadzieścia i gwarantuję ci, że w którymś momencie ta świadomość wyższa Chrystusowa na tobie siądzie, ona będzie w tobie i proszę bardzo, no nie? Ale jeżeli chcesz drogę szybszą, krótszą, to niestety musisz po prostu, jak ty powiedziałeś, zapłacić za mój czas, bo inaczej to po prostu proszę, tą książkę ja ci daję za darmo, tak? Idź, medytuj, ucz się. Proszę bardzo, jak chcesz usłyszeć to, co ja mam do powiedzenia, to po prostu tutaj musisz zapłacić i taka jest cena. No i facet zrozumiał, o co chodzi i po prostu zapłacił. Tak? Szczególnie, że często te ceny no nie są tak naprawdę wygórowane. I ja pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację. Często ludzie większe pieniądze zanoszą do kościoła, nie? Ale wiesz co, kościół, ja zostawiając już całkowicie, wiesz, kościół, bo to nawet kościoły to są dwa kościoły, albo nawet więcej różnych organizacji wewnątrz kościoła. Jedna ta nie za bardzo jasna, ale też są tam ludzie światli, niestety ciężko jest ich znaleźć, ale są. Ale te pieniądze ludzie potrafią wydawać na tak zwane pierdoły. Pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, że siedzę sobie na stoisku na Harmonii Kosmosu, no i przychodzi osoba, no i widać, że ta osoba naprawdę szczerze z serca, mówię to, potrzebuje duchowej pomocy, potrzebuje czy spotkania, czy coś, no bo widać, że inaczej będzie się długo sam męczył. I jak słyszy cenę czy spotkania, czy warsztatu, czy nawet książki, to mówi, że to za dużo. I w tym samym momencie też na przykład pokazuje coś, co ta osoba wydała typowo na rozrywkę.
co starcza i na tą książkę, i na sesję, a nawet na pół warsztatu by to starczyło, co wydało na taką rozrywkę po prostu, wiesz, no na bzdurę, no z mojej oceny. I wiesz, może sobie pomóc, ma pewne zasoby, ale te pieniądze wydaje na głupotę. Wiesz, bo ludzie nie traktują tego jako inwestycja, właśnie, pomoże im zrozumieć coś i osiągnąć coś więcej, tylko to jest właśnie ten mechanizm egocentryczny, który, wiesz, na chwilę mnie zadowoli, tak, ale to kolejna jest zabawka, tak, jeden dzień, minut i znowu, wiesz, spadam do tej niskiej energii, a duchowość jest jednak takim czynnikiem, który ja bym to uznał za inwestycję. I tak. Ja też kiedyś słyszałem od kolegi taką historię, że po prostu młody hydraulik zadzwonił po jakiegoś starszego hydraulika, bo nie potrafił tam jakieś rury udrożnić, i ten stary hydraulik przyjechał, popatrzył na instalację, postukał gdzieś tam dwa razy młotkiem, za trzecim razem uderzył, naprawił i tyle, nie? 3 minuty było gotowe. No i ten młody się pyta tego starego, ile się należy? On mówi 50 zł. Jak to 50 zł za 3 minuty roboty? On mówi, no tak, bo wiesz, samo uderzenie młotkiem kosztuje 2 złote, ale moje 40 lat edukacji, doświadczenia, gdzie uderzyć tym młotkiem, to kosztuje właśnie 48, nie? No właśnie, to jest właśnie coś takiego. No i to jest piękne, święte słowa to, co mówisz, to jest po prostu inwestycja, tylko to nawet nie jest inwestycja cudzysłów doczesna, bo inwestycja w wiedzę duchową, tą prawdziwą, autentyczną, to nie jest inwestycja doczesna, że to jest na to, to jest na zawsze. Jak ja obserwuję to, jak czasami też mam na sesjach, tam się pojawiają jakieś, nie wiem, czy poprzednie wcielenia, reinkarnacje i tak dalej, i widzę jedną rzecz, taki trend. Kontakt z prawdziwymi nauczeniami duchowymi zostaje z duszą na zawsze. I na zawsze ułatwia jej drogę. Na zawsze. I tego się nie da wydłubać, tego się nie da stracić. To jest jedna rzecz, której nigdy nie stracisz. Ale mimo wszystko, no niestety, jeszcze sporo ludzi na to tak nie patrzy, no ale w pewnym poziomie świadomości, rozwoju przychodzi coś takiego, okej, że to jest dla mnie naprawdę cenne i człowiek jest w stanie naprawdę wszystko jakby zostawić, żeby za tym duchem po prostu pójść, no bo wie, że to jest bezcenne. To nie, że to ma jakąś cenę, bo ta cena to nie ma ceny, to jest, wiedza jest bezcenna. To jest tylko po prostu opłaty, że tak powiem, manipulacyjne, tak to należy nazwać, to co jest po drodze, za to, żeby to w formie mogło istnieć, żeby ten człowiek mógł, miał gdzie mieszkać, co zjeść, czy tam jak dojechać i tak dalej, czy dla rodziny. To jest taka opłata manipulacyjna po drodze, czy dla Cezara coś tam jeszcze z tego ma wszystkiego zostać. Ale... No ale patrząc też z perspektywy właśnie takich nauczycieli, jak twoich, tych nauczycieli duchowych, tych, którzy wiedzę przekazujesz, nikt z nich nie był tak naprawdę ubogi i nie było tak, że nie miał pieniędzy. Jezus miał swojego skarbnika, Saint-Germain, bo wiadomo, że zawsze gdzieś tam pojawia się wśród ludzi bogatych, tam gdzie po prostu ktoś go też zauważył i tak dalej. I tutaj nie powinniśmy się tego wstydzić, bo to jest tylko czynnik, a energię znowu i tą emocję my nadajemy temu. To jest znowu kolejny program. Tak samo jak dzisiaj właśnie otaczający nas świat, wracając do tematu tego, co nas otacza, to są wszystko programy, w które albo wejdziemy, albo sami weźmiemy to odpowiedzialność za to, jaki ten program będzie, tak? Co ja będę w tym temacie myślał, jak ja będę czuł. To jest właśnie to dbanie o tą własną higienę tego ducha. Tak, no i to jest też, wiesz, takie święte zdanie z Huny, że świat nie jest taki, jaki jest, tylko taki, jaki ty myślisz, że on jest. I to jest tak przepotężna po prostu wiedza, jednocześnie tak prosta, ale z drugiej strony tak trudno czasami jest to zastosować w praktyce, bo ta iluzja tego świata 3D i patrzenia w ten sposób posądzający jest cały czas taka wiecznie żywa, że osądź, to wiesz, świat jest zły, to system jest zły, tu ktoś chce może dla ciebie za dużo podatków, to tamto. Możemy zawsze osądzać, ale jak tylko przestaniemy, to naprawdę nagle się okazuje, że nic nas nie pętało innego niż nasza własna świadomość. To jest nieprawdopodobne, że wydaje się, że świat nas ogranicza, że tu, że tamto, a to jest tylko nasza świadomość i możemy to naprawdę poprzekraczać, tak? Wiem, że to trochę może niebezpiecznie wchodzi w jakieś takie tereny, wiecie, coachingu, możesz osiągnąć wszystko i tak dalej, to już jest miejscami może trochę za bardzo, no, zbyt odjechane, ale jakby jak pozwolimy duchowi się prowadzić,
to naprawdę te nasze talenty, które mamy, które dostaliśmy, pomnoży. Pomnoży te nasze talenty. I moja obserwacja jest taka, że na drodze duchowej nie są ważne tyle zasoby same per se, tylko żeby ich było tyle, co ma być, co by było, żeby to było po prostu wystarczające na to, co się obecnie po prostu dzieje, takie, jakie są potrzeby. I potrzeby są przez tego ducha zapewniane, tylko że to wiadomo, że ego może mieć jakieś swoje wyobrażenia, czy myśli, ile to niby powinno być, czy nie być. No i to, no to nie jest istotne tak naprawdę. Jak ta wyższa jaźń po prostu zapewnia również obfitość w takiej liczbie, jaka nas po prostu potrzebna. Czyli w zasadzie mieliśmy warsztaty z obfitości i obfitość tak naprawdę jest jedna, tak? Po prostu całe to doświadczenie tak naprawdę jest obfite same w sobie, bo jak się skupimy we wdzięczność za to, co do nas przychodzi, to przyciągamy tylko to, co jest dla nas w danej chwili najlepsze. I czy to jest 100 kg złota, czy to jest 5 zł na posiłek, to już są, wiesz, to są osobne sprawy. To nie jest, to jest wtórne, to jest drugorzędne. Ale jak mamy wdzięczność w sobie, no to jest, żyjemy po prostu naprawdę w zupełnie innym świecie. No, wdzięczność i akceptacja to są takie dwa aspekty, jedne z najwyższych poziomów świadomości. Tak. Właśnie, bo wdzięczność powoduje, że ja niczego nie odsuwam od ciebie, biorę wszystko, tak? Cieszę się tym. A akceptacja też powoduje właśnie, że ja po raz kolejny nie odrzucam, nie buduję bariery, tylko znowu biorę to wszystko. Patrząc też na ludzi z tej perspektywy, tak samo. I to jest właśnie, wszystko jest jednym, jedność. My jako istoty jesteśmy jednym duchem, tak? Jedną świadomością. Ten świat, energia, pierwiastki, całe doświadczenie, wszystko jest gdzieś tam, z jedni się wywodzi. Tak. Teraz bardzo jest mi bliska sercu właśnie też przypowieść, o której przypomniał mi John Veto, o synu marnotrawnym, tak? Który właśnie może o każdej porze wrócić do domu, tylko musi wyrazić taką wolę. I tutaj jest chyba ten czas właśnie taki dla nas, tak? Jeżeli my wyrazimy tą wolę, chęci rozwoju duchowego, powrotu do domu, to dostaniemy tą możliwość. I to jest chyba taki egzamin dla nas dzisiaj, tak? Czy ja jestem gotowy wrócić, czy nie? Tak, ale też warto wspomnieć w tej przypowieści, że ten syn, który opuścił tego ojca, jest w łachmanach, jest biedny, nic nie ma, a ojciec ma wszystko i ma pełną obfitość i on chce go przyodziać w te szaty, tą ucztę mu wyprawić i tak dalej. Tylko że ten świat tej obfitości, tej szaty jest światem duchowym, a te łachmany to jest przywiązanie do iluzji tego świata. I tutaj ludzie często mają z tym problem, bo oni sobie myślą, że okej, w tej przypowieści chodzi o to, że jak nie mam, wiesz, nie mam pałacu, nie wracam do ojca, który mnie tam, wiesz, po ludzku gości, to ja nie wróciłem, tylko to jest przypowieść dla ludzi na poziomie rozwoju świadomości intelektualnej 2000 lat wstecz, czyli gdzie kiedy edukacja nie była powszechna. Czyli to jest pewna bardzo głęboka warstwa symboliczna w tym wszystkim, która jakby ukazuje powrót, no tak samo jak królestwo. Jak Jeszua mówił, że królestwo nie ma znaków, nie zaobserwujesz go i mówisz, że jest wewnątrz was. No i to są takie symbole, rady, wskazówki, gdzie ty to znajdziesz, to królestwo, czy ten powrót tego ojca, bo w zasadzie to jest jedno i to samo. Tylko no właśnie, żeby to zrozumieć, tak, żeby to pojąć, że to nie jest, że to jest w środku po prostu ciebie, to ta obfitość, ten majestat. Są niektórzy, wiesz, święci, których ciała były zjadane przez robaki, osiągali wysokie mistyczne stany. Można było powiedzieć, że gdzie on jest tutaj, jak on siedzi w łachmanach, czy byli święci, którzy byli w łachmanach, czy mistycy, czy wielcy nauczyciele duchowi ludzkości, którzy byli w łachmanach i mimo wszystko w środku byli w tym królestwie. Tak, więc my tego nie możemy z tej perspektywy takiej 3D po prostu patrzeć i oceniać, bo to no jest ważne, żeby to było tak właśnie głębiej. No, nie? No i to już taka... To jest, widzisz, znowu ocenianie, osądzanie i tak dalej, ale to jest też ta akceptacja właśnie. Tak. Każdy człowiek powinien się kierować własnym wnętrzem i to królestwo pojawi się wtedy, kiedy będziesz szczęśliwy. Nic mi do twojego szczęścia, a tobie do mojego, tak? To jest właśnie ten klucz, kiedy
Twój świat chce, żeby wyglądał tak, nic mi do tego. On ma prawo tak wyglądać. To jest Twoje doświadczenie, Twoja zasługa, Twoja energia, Twój świat. Ja jedyne, co mogę zrobić, to wspierać się w tym, byś Ty jeszcze czuł się szczęśliwy. To jest takie proste, tak? Z perspektywy czasu już dzisiaj na to patrzę, ale wcześniej to jest takie właśnie postępowanie tego ego, tak? A co ty mi mówisz? Przecież ja wiem lepiej, tak? Coś tam, odrzucanie, bariera, budowanie znowu tego wszystkiego i tak dalej. Dzisiaj patrzę właśnie na ludzi, to ja zadaję im pytanie przede wszystkim, bo ludzie bardzo często trafiają do mnie, oni nie wiedzą, co mają robić i tak dalej, tak? Każdy z nich ma jakiś cel, kiedy przychodzi na sesję, ale tak naprawdę po 3 godzinach pracy, 2 godzinach pracy, każdy z nich dochodzi do tych samych wniosków, że oni przychodzą po akceptację dla siebie, że każdy z nich jest inny, każdy chce czegoś innego, tak? To czemu tego nie robisz? Co cię przed tym powstrzymuje? A, bo wiesz, bo ja bym chciał to w życiu robić i tamto. To rób. No, ale mama, tata, brat, syn, ciotka, Wiadomo, wujek, no i się zaczyna, nie? I znowu to tak. samo. I to jest takie, wiecie, nigdy nie będziemy szczęśliwi, jak będziemy uszczęśliwiać wszystkich wokół. Proste. Tak, tu jest taki, wiesz, takie pole, bo też jak przychodzą do mnie ludzie na sesję, to obserwuję różne stanowiska. Jedni właśnie prezentują takie, że Matka Teresa z Kalkuty, ja jestem tutaj dla innych, nie mogę nic nie dla siebie. Często jest taki syndrom, u nas w Polsce tak się nazywa syndrom Matki Polki, tak? Ja wszystko dla innych, dla siebie absolutnie nic, nie wolno wręcz. No i to też jest, no to ma krótkie nogi, tak to się kiedyś kończy, ta tak zwana siła i człowiek musi w końcu coś też dla siebie, ale to, co ja obserwuję, jest coś takiego, że w pewnym momencie to dawanie jest równoczesne, dawanie i otrzymywanie jest jednym, tak jak Jeszua mówi w Kursie Cudów chociażby. Dajesz i dostajesz w tym samym momencie, tylko to jakby jest, wiesz, Przepływ. dajesz z obfitością i zastanawiasz się, gdzie, kiedy, jak dostaniesz, tylko po prostu to jakby z drugiej strony ci jest wiesz, te zanadrza są ci napełniane po prostu tam obficie, że to po prostu do ciebie przypływa, tylko ty po prostu dajesz, ale dajesz to, co przychodzi tobie z ducha i z serca, żeby dać. Czyli I to ja jest nie to, co znam. powiedziałem też wcześniej. Jak jesteś pełny, nie dasz czegoś, nie przekażesz, to też nowe nie przyjdzie. No i tak, zdecydowanie. I właśnie też po to jesteśmy tutaj stworzeni, tak, do tego przypływu, i każdy z nas ma coś niezwykle wartościowego do dania. To czuję całym sobą, widzę, jak ludzie odkrywają te swoje talenty, naprawdę te dary są niezwykłe. Często one nie pokrywają się z tym, co my robiliśmy zawodowo. Czasami ta wiedza jest oczywiście często wykorzystywana, ale często nie ma takiego pokrycia jeden do jednego. Poza tym duch też potrafi dać ludziom niektóre dary do czegoś, czego nie sądziliby, że byliby zdolni. I to jest też, wiecie, po prostu no cudne. A czasami jeszcze tak może na zakończenie, że będziemy powolutku kończyć już o medytacji dzisiaj do prowadzenia. Jest takie coś, co taki czeski artysta, jakby wytłumaczył, zostałem zaproszony na takie wydarzenie Gosza i tam był taki Patrick Kerr, taki piękna osoba, która śpiewa. I nie do końca rozumiałem jego wypowiedzi, bo to było po czesku, ale brzmiało to mniej więcej coś w ten stylu, że on miał całe życie jakiś taki wielki, w trakcie swojej duchowej podróży, miał nieprawdopodobnie wielki problem z gardłem. I on starał się cały czas to gardło uwolnić, i śpiew, i coś tam. I w tej chwili po prostu tak nieprawdopodobnie śpiewa, że z tego gardła takie światło po prostu płynie, że często jest tak, że tam, gdzie jest nasza największa blokada, tam, gdzie nas najbardziej, wiesz, że tak, że nie, tu na pewno nie pójdę, no nie? Tak jak kiedyś siedziałem sobie, wiesz, przy komputerze jako typowy introwertyk w pracy i takie myśli, żebym teraz z tą nie rozmawiał, przy kamerze i że później jeszcze 10 tysięcy ludzi to obejrzy, to taka w ogóle, wiesz, zapytasz mnie 5 lat wstecz o czymś takim, to bym ci powiedział, że to jest jakaś totalna abstrakcja, no nie? Ale czasami jest właśnie tak, że duch nas pcha tam, gdzie się byśmy tego najmniej spodziewali i te nasze talenty, my czasami naprawdę nie wiemy, gdzie one są. Pozwólmy sobie na ich po prostu odkrycie, bo ta obfitość też za tym wyrażaniem się i dawaniem tego, co masz najlepsze, zawsze ona po prostu płynie za tym tak naprawdę. Jest to też odpowiedź świata. Jak ty robisz coś z miłością, to miłość do ciebie po prostu wróci. Zgadzam się, wszystko jest po coś i ta nasza istota zawsze nas prowadzi ku temu, żeby to poznać, ale my tego nie czytamy, bo patrzymy i odrzucamy to, zamiast patrzeć z perspektywy lekcji na to. To jest życiowa prawda, tu się zgodzę w 100%. Dziękuję Ci za
kolejną wspaniałą rozmowę, za to, że tak Dziękuję również. Pomagasz też innym w tej drodze do tego światła, do tej świadomości. Ja jestem bardzo wdzięczny też Tobie za Twoją pracę i za to, że właśnie w taki, a nie inny sposób podchodzisz do bliźniego. Wiesz, tak naprawdę ostatecznie, wiesz, nie mam wyjścia, tak? Widzę to w taki sposób, że jak nie dam, no to komu odmówię? Sobie tak naprawdę. Ja to widzę, to jest tak wyraźne, jak wiesz, jeszcze spotykam się z ludźmi, którzy no, służą w jakiś sposób już duchowo, jakby no, pracują, są w takim momencie swojego życia, że służą duchowo, czy zaczynają. Jest, jak ty nie dajesz, odmawiasz, to komu odmawiasz? Sobie. A jak dasz, to i ty masz więcej, ta druga osoba też ma więcej. Teoretycznie druga osoba, a tak naprawdę to jest, mówię, dawanie i otrzymywanie są jeden. To się dzieje naprawdę w tym samym momencie. Wiem, że to jest tak z tej perspektywy, tej świadomości trójwymiarowej, to jest w ogóle jakaś totalna abstrakcja, tak? To jest w ogóle, no nie, tu moje ciało jest tu jest to ciało. Nie ma równoczesności, no ale no to nie jest prawda, tak? To jest to złudzenie. To jest równoczesne i my wysyłając do świata to, co my wyślemy, to jest to, co do nas wróci. Myślę, że to jest też taka klamra do naszej tej rozmowy po prostu dzisiaj, że to, co my wyślemy, to do nas wróci. To więc jak patrzymy na to, co się dzieje, to tak jak ty powiedziałeś wcześniej, zadajmy sobie pytanie, jak najbardziej możemy służyć i pomóc tej sytuacji, z perspektywy też oczywiście szanując w pełni decyzję, wybory tej drugiej osoby, tej drugiej strony i tak też po prostu zadziałajmy, żeby wysłać tę miłość w takiej formie, jaka będzie najbardziej pomocna, ale też oczywiście pozwólmy ludziom na ich drogę, na ich wędrówkę. My tu nie jesteśmy jakimiś nie wiadomo jacy, że my wiemy, co druga osoba potrzebuje, bo wiesz, my sami nie wiemy, jak siebie zbawić. Co dopiero drugą osobę. To zawsze duch wie najlepiej po prostu, co jest potrzebne. Ja tylko mogę Tobie wskazać, to właśnie mówię przed sesjami, ja Ci nie powiem, co masz zrobić. Ja Ci mogę wskazać, dlaczego Twoja dusza Cię prowadzi na to doświadczenie tylko, tak? Co ono Ci może dać. I to jest takie, moim zdaniem, bezpieczna pomoc drugiemu człowiekowi, bo nie bierzemy odpowiedzialności za to. A kiedy ktoś inny stawia się na tej drodze takiego lepszego człowieka, nauczyciela, bierze odpowiedzialność, to ja zauważyłem, że później tego rozwoju nie ma. Wiesz co, moje podejście jest takie w ogóle, bo ja przez moment mojej, że tak powiem, kariery zawodowej w korporacji trafiłem na osobę, która była po prostu jakby moim podopiecznym, ale była z Indii, no nie? I co do tego konceptu guru, to moje osobiste przemyślenie jest takie, że przed tym mężczyzna, no i miał takie pierwsze pytanie, jak go tam miałem przyuczać, różne rzeczy mu pokazywać. I było jego pierwsze pytanie, którego ja w zasadzie totalnie nie rozumiem. On mi mówi, powiedz mi, kto tu jest największym tutaj szefem w tym całym zespole? Ja się go pytam, ale w zasadzie nie rozumiem, o co ci chodzi. No wiesz co, no, ja jestem twoim mentorem, tak? Tu jest jakiś tam ten jest jakimś tam, wiesz, szefem zespołu, ten jest jakiś tam funkcyjnym, ten jest liniowym i tyle, nie? I dokładnie w tym momencie, jak mu powiedziałem, to była osoba z Indii. On w ogóle przestał mnie słuchać. W ogóle mu coś mówią, w ogóle, wiesz, gdzieś patrzy w drugą stronę, w ogóle mi się nie interesują. Ja myślę, o co w ogóle chodzi, wiesz, nikt mi nie dał żadnego treningu, jak ja mam zarządzać osobą, która jest z Indii. Nikt mi tego nie wytłumaczył. No jak mnie poszedłem do swojego biurka, siedzę, myślę i zrobiłem coś takiego. Przychodzę na niego i mówię, słuchaj, ja tu jestem największym bossem, szefem wszystkich szefów, tak? Słuchaj mnie, masz robić to i to. No to już bez gadania, wiesz, wszystko robi. No ja zrobię, okej, dobra. Czy po prostu do tego człowieka, jak mu powiesz, że ty nie jesteś szefem wszystkich szefów, to on w ogóle cię nie będzie słuchał, pomimo tego, że ja bym dostał po głowie, on dostał po głowie, jakby nie zrobił tego, co robi. Tak więc po prostu musiałem wytłumaczyć, że ja jestem dla niego szefem i koniec, kropka. I w moim poczuciu, mogę się mylić, ale tak jest moje po prostu poczucie, ta tradycja guru pochodzi z tamtej kultury i ona po prostu jest po to, że jak, wiesz, jest tych dużo tych Hindusów, jestem jeden człowiek, on mnie powiedział, słuchajcie, ja jestem tutaj master of the universe, to oni by go po prostu, mówiąc prosto, nie słuchali. I co by wtedy było? Wszyscy mieliby gorzej. Natomiast on musi się postawić na jakimś tym. Tam jest jeszcze dużo ściślejsza hierarchia niż u nas. To jest inna kultura. W każdym miejscu ci tak zwani nauczyciele Boży przychodzą w taki sposób, żeby być jak najbardziej pomocni i są pewne aspekty czy niuanse kulturowe, których my w ogóle nie możemy rozumieć. U nas, dla człowieka zachodu, my się mamy stawiać z perspektywy równości, mamy zupełnie inną kulturę. Tak? U nas jakby ktoś powiedział, ja tu jestem taki, to oni zaraz szukają, gdzie tu jest dziura w tym człowieku, tak, żeby pokazać, że on wcale taki nie jest. U nas to jest zupełnie jakby inny, no inny świat po prostu, a tam jest inny, no i to jedno i drugie jest tak naprawdę w porządku, tak. Z różnej strony do tego samego zagadnienia podchodzimy,
Ale to, co ja na przykład pamiętam, że to też jest w paru przekazach jakby tak wyjaśnione, takie jakby są etapy nauczania uczeń, nauczyciel i mistrz, tak? I uczeń to jest osoba, która samemu ma wielką trudność ze zrozumieniem pewnych lekcji i de facto potrzebuje jakiejś formy nauczania, pomocy, bo inaczej by się bardzo długo z tym męczyła. Ja doskonale pamiętam, jak byłem na tym etapie, że po prostu ja miałem swojego ulubionego nauczyciela, którego słuchałem, który był dla mnie niesamowicie pomocny. I później był jeszcze jeden, czy drugi, czy jeszcze tam dwóch może ich było. W sumie jest trzech, czy czterech, nie więcej. I każdy z nich był dla mnie niesamowicie pomocny na tym etapie. I później, w zasadzie tak to było trochę płynne, że tak jakby nagle zaczęli ludzie tak trochę spontanicznie przychodzić do mnie z prośbą o pomoc. Ja trochę tego nie rozumiałem, trochę nie wiedziałem. No i parę lat minęło, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? To jakby tak samo płynnie przeszło. Ale wiem, że w tym etapie, nazwijmy to uczniowskim, ja po prostu jedyne, co mogłem zrobić, co było dla mnie najszybsze, to brać to, co dostaję, no i przepuszczać to przez swoje filtry. Teraz z perspektywy czasu oczywiście widzę, że ten nauczyciel miał taką perspektywę, ten miał taką. Ja to opisuję na przykład zupełnie inaczej niż oni niektóre rzeczy, ale widzę, że każdy z nich dla mnie był po prostu idealny, bo czerpię pełnymi garściami z tego, co sam po prostu otrzymałem wcześniej. Teraz daję to tak, jak ja to rozumiem, co jest moim rozumieniem. Każda osoba ma prawo do własnego rozumienia, ale może to, co ja, że tak powiem, zostawiam po sobie, będzie dla kogoś pomocne. Jeżeli tak będzie, to się z tego powodu bardzo cieszę. No a jeżeli nie, no to Bóg i tak jest wszędzie i tak każdemu pomoże. Tak więc nie jest to żaden problem, tak naprawdę. Nie jest to żaden problem. Grunt to jest, żeby być szczęśliwym, żyć w zgodzie ze sobą przede wszystkim, Tak. a wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie z dobrą intencją. Oj tak, święte słowa. Podpisuję się całym sobą pod tym. Dziękuję Całym Ci sobą. bardzo, przyjacielu. Do następnego razu. Dziękuję również i do zobaczenia. A wiesz, może jeszcze powiem o warsztatach najbliższych, Mów, które są. mów, mów. Wiesz Czas co? organizujesz warsztaty teraz? Tak, wiesz co, 19-20 marca na Zoomie dwudniowy warsztat robię pod tytułem Odrodzenie. Może wrzucimy link gdzieś pod spodem w opisie. Jak A kolejny najbardziej. jest 25-28 kwietnia w Antoniowie koło Jeleniej Góry w Białym Domu. Warsztat stacjonarny, to jest pełny wegańskim wyżywieniem, czterodniowy pod tytułem Boskie Człowieczeństwo, gdzie będziemy się skupiać właśnie na integracji tych aspektów po prostu ziemskich, boskich w nas, w naszym życiu, w naszej codzienności, w naszej duchowej podróży. Te warsztaty zawsze są po prostu bardzo transformujące, w szczególności to na żywo, tak więc zachęcam gorąco. Opisy, linki macie w opisie poniżej do strony też, tam też do kanału umieścimy. Widzisz, mogłeś powiedzieć Dziękuję. wcześniej, że chcesz też o tym powiedzieć, to byśmy na No. początku nagrali. Ale wiesz co, mi się wydaje, że ci, co mają dotrzeć, to dotrwają, tak więc to też No jest na właśnie. porządku. Ci, co mają Zobaczę, dotrzeć, to co mają dotrwają. usłyszeć. No, a tak jak ktoś wcześniej wyłączy, to trudno po prostu, nic się nie stanie. Ale nie ukrywajmy, to są właśnie takie warsztaty. Ja wiem też po sobie, to jest ogromna inwestycja, ogromna pomoc w doświadczaniu własnego życia. Oj, tak, wiesz co, Tyle, ja ale... polecam. I pomimo, że nie byłem na Twoich warsztatach, to mogę polecić z całego serca, bo po prostu czuję, kim jesteś. I Co, to już dziękuję samo ci. mówi. Dziękuję ci z serca za to, co mówisz. Ja pamiętam, tak może to powiem retrospektywnie, że jak sam miałem taki okres, że jakby, cudzysłów, rozwijałem się sam tam w domu z partnerką wtedy i po prostu rozwijałem się, rozwijałem dom, rozwijałem się i to coś tam się po prostu działo. I przyszedł taki moment nagle, że jakby korzystałem z nauczeń, czy z książek, czy online, czy jakichś tam nagrań, tak? I przyszedł taki moment, taki strzał, że ja potrzebuję się z kimś spotkać. I ten strzał był dla mnie niezwykle ważny, bo duch na żywo, czy też na takie nawet spotkanie, nawet online, ale po prostu na takim spotkaniu, on zupełnie inaczej się przenosi. Zupełnie inaczej, bo ty też wchodzisz jakby to ze swoją energią, także ty też tam uczestniczysz. Ty też tego chcesz. I sam uczestniczyłem w zasadzie w wielu warsztatach jako uczestnik i wiem, że dla mnie to był po prostu tak nieprawdopodobna pomoc, że to jest trudne w ogóle do... To jest jakby... Ja nie jestem w stanie nawet tego ocenić w żaden sposób. I też osoba, która je prowadziła, powiedziała wprost, ja kiedyś tam chciałem wyrazić swoją wdzięczność, i powiedziała, słuchaj, to jest bezcenne, tak? Tutaj, wiesz, czy cena, czy opłata jest taka i taka, ale to jest bezcenne, tak? No i jedyne, co mogę powiedzieć, że dosłownie tak jest po prostu, że dobre warsztaty duchowe, to też warto podkreślić, bo zdarzało mi się pomagać ludziom, którzy u kogoś tam byli, to też należy po prostu z serca wczuwać się, kto co prowadzi, kto kim jest, co z niego emanuje.
są bardzo cenne i bardzo ważne i super pomocne potrafią być, ale też należy bardzo być takim uważnym w patrzeniu, w kogo słuchasz, bo różni ludzie się tym zajmują. Ja powiem tak, to jest tak jak z lekarzem, tak? Po prostu lepiej iść do kogoś zaufanego, a nie do takiego losowego, no bo no to jest jednak mimo wszystko nie tyle twoje ciało, co twoja po prostu dusza. I mówię, zdarzało mi się pomagać na sesjach, szczególnie indywidualnych, osobom, które nie trafiły w najlepsze miejsca i później to jest trudno się to dość po prostu odkręca, tak? To jest dość bolesne. Ale to jest znowu też powrót do tego. Podążajcie zawsze za sercem. Jeżeli oj, serce tak. Powiada, że tam masz iść, to idź. Tak, dokładnie. To jest najlepsze kryterium i po prostu tego się trzeba bardzo, bardzo, bardzo pilnować, bo nie wszystko jest dla wszystkich. W tej duchowości nie potrzebujemy poznać każdej perspektywy patrzenia na Boga, tylko te, które będą dla nas pomocne na teraz i to nam w zupełności wystarcza. Tak, my naprawdę tak, wiesz, mówimy o tym samym, ale każdy bazuje na własnej historii, na własnych doświadczeniach, także to może troszkę inaczej wyglądać, ale mówimy tak. O tym samym. Tak. Dlatego ktoś inny zarezonuje bardziej ze mną, a drugi tak. Człowiek zarezonuje z tobą, bo będą te doświadczenia bardziej jakby podobne zbliżone. Do niego. Tak? I Zgadza się. To jest klucz. I znowu zgadza się. Wchodzimy do jedności. To są takie proste lekcje, że one się we wszystkim pojawiają, przemijają i znowu przychodzą następne takie same. Wiesz, to jest takie piękne, że w zasadzie wszędzie zawsze cały czas chodzi o to samo, tylko ten nasz ludzki umysł czasami potrzebuje sobie czy trochę pogadać, czy trochę posłuchać, żeby się w tym jakby gdzieś ugruntować, w tej naprawdę prostej prawdzie, że my jesteśmy w tym buchu, w duchu, w Bogu cały czas, w tej jeździ, jedni w jaźni, tylko po prostu jest taki mały umysł, który ci próbuje wmówić, że tak nie jest, ale i tak mu się to nie udaje ostatecznie, więc może się po prostu radować. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego do następnego razu. Dzięki, wszystkiego dobrego dla ciebie i dla naszych kochanych widzów. Pozdrawiam, trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, cześć. Ja nie chcę topić się.